Cześć kochani, 18 czerwiec, jesteśmy przy stadionie imienia Edwarda Jancarza, a jesteśmy tutaj, bo dzisiaj jest mecz, druga kolejka, jeśli chodzi o rozegranie meczu rewanżowego z Wrocławiem. W pierwszym meczu Wrocław wygrał u siebie 49-41. Był mecz taki w miarę wyrównany i na styku, no ale jednak na sam koniec Wrocław tą szalę zwycięstwa przesunął na swoją stronę, a dzisiaj my będziemy chcieli się zrewanżować i tanio skóry nie sprzedamy, pomimo tego, że oni mają w swoim składzie mocnych zawodników, to my mamy mocniejszych i wierzę, że wygramy mecz, także idziemy w stronę bram. Po drodze mamy jeszcze sesję autografową, dzisiaj jest Szymon Woźniak i młodzież, także zajdziemy na chwilę do nich, no i później do zobaczenia na stadionie. Na toru wyszedł UTS, zawodnicy, mechanicy, z tyłu idzie Maciej Janowski, także no zobaczymy, co oni tam, że tak powiem, wyniuchają z tego toru, oby jak najmniej. Na obchodzie toru drużyna Stali Gorzów, chłopcy poszli sobie popatrzeć na tor. Na próbę toru z strony Stali Gorzów wyjechał Szymon Woźniak i Oskar Paluch.
mecz jest wyrównany i zacięty. Obie drużyny szlachtą migry są to jak tylko mogą. Po 8 biegach 24-24 Zgorzowa pięknie jedzie Szymon Woźniak, Anders Thompson i Martin Pazulik. Strasznego pecha ma Oskar Pfeiffer, który dwa razy no niestety zaliczył upadek na miejscach pewnych punktowanych, gdzie można by wywnioskować ze meczu, z biegu, który jechał na 5-1 albo 4-2 Zagorzowa. Jeśli chodzi o Wrocław, drużyna jedzie no kompletnie, może nie ma jakichś tam kompletów, jeśli chodzi o zawodników, ale każdy punktuje. I no niestety w jednym biegu było 5-1 dla Gorzowa, później kilka remisów, 4-2 i Wrocław odrobił. No i mamy remis, jak powiedziałam, 24-24. A przyszliśmy tutaj, żeby Wam też pokazać, bo jest strefa kibica. Jeśli można do Gorzowa przyjeżdżacie, to jest tutaj, jak się wchodzi na bramki, są bramki. A tutaj jest strefa kibica dla małego kibica, dla dzieci. Są zabawy, atrakcje, także można rodzinnie przyjeżdżać na mecz do Gorzowa i śmiało, fajnie popołudnie spędzić. Także do zobaczenia później, a my uciekamy na bieg 9. Po 8 biegu, co sprawiło, że jechałem w wyścigu 9 porównaniu, w 11 porównaniu i w biegu 14 porównaniu. I ja ten tor porównaniu dzisiaj średnio mi leżał. Ciężko mi było znaleźć taką prędkość, żeby podjąć decyzję o jeździe bardzo szeroko. Wolałem zostać przy tym krawężniku i no dwa razy chyba rywal właśnie mnie wyprzedził, ale no tak jak wspomniałem, no to nie jest łatwe, kiedy masz prawie półtorej godziny przerwy między jednym a drugim biegiem. Patrząc na to z pozytywnej strony, czy to nie był test taki ważny, który da Wam parę podpowiedzi jeszcze przed tymi najważniejszymi meczami, playoffami?
Na pewno ważny, ale po prostu kolejny z każdy z naszych meczy to jest dla nas swego rodzaju test, swego rodzaju zbieranie doświadczeń, testowanie sprzętu i szukanie najlepszych rozwiązań. Także na pewno sprawdziliśmy się na tle mocnego rywala. No, co do tego nie mam dzisiaj żadnych wątpliwości, że Sparta tutaj była dzisiaj bardzo dobrze dysponowana. No niestety, mecz Stargorzów przegrała 43-47. No szkoda, bo naprawdę do 9 biegu było wyrównanie i zacięcie i te punkty w granicach oscylowały remisu. No, w Gorzowie świetnie Anders Thompson i Martin Waculik. Ważne punkty dołożył Szymon Woźniak. Oskar Paluch również swoją robotę uważam, że zrobił. No, zbrakło punktów Wiktora Jasińskiego, no i Oskar Pfeiffer, no niestety chyba najgorszy jego mecz od dawien dawna, no bo w Ekstralidze tak słabego meczu nie miał, a zeszłych sezonów tak na szybko nie pamiętam, no ale ten sezon, no brakło jego punktów dzisiaj, koniec, kropka. Jeśli chodzi o WTS, no wszyscy punktowali, tak? Kowalski zrobił robotę za młodzieżowców dwóch, bo punktów zdobył mnóstwo. Swoją robotę zrobił Janowski, Biuli, Janowski mówiłam, chodziło mi o Taja Ufindena. No i tyle, tak? No jedziemy dalej, następny mecz mamy na wyjeździe w Lublinie. Tam też będzie mecz ciężki, ale to wcale nie jest powiedziane, że pojedziemy tam i przegramy, bo ja zawsze wierzę. Wszyscy się ze mnie w koło śmieją, a ja i tak tam gdzieś ten, bo to jest sport, piękno sportu i różne rzeczy się dzieją. A za tydzień, piątek, sobota, Grand Prix 2 i Super Grand Prix. Zapraszam Was serdecznie, mam nadzieję, że się zobaczymy. Jak przyjeżdżacie, to dajcie znać w komentarzu bądź prywatnie. My uciekamy do domu i do zobaczenia być może na Grand Prix.